Cześć wszystkim, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w nowym filmiku. Od razu na wstępie chcę powiedzieć, że jestem zestresowana, zdenerwowana, więc mam nadzieję, że zrozumiecie moją plątaninę myśli. Nagrywam to chyba setny raz, więc mam nadzieję, że teraz się uda. No i co? Zaczynamy. Tak jak widzicie po tytule, dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla mnie, ponieważ właśnie teraz, kiedy oglądacie ten materiał, rusza mój, a właściwie nasz, czyli mój i Dominika, sklep internetowy z odzieżą damską. Czyli po prostu butik odzieżowy, na razie internetowy, nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy otwierać punkty stacjonarne, zobaczymy. Natomiast sklep internetowy. Zaczynając od samego początku, to sam pomysł na to, żeby otworzyć taki butik internetowy, wpadł nam do głowy już naprawdę grube parę miesięcy temu, natomiast w międzyczasie mieliśmy różne wyjazdy. Nie było nas w Polsce, więc stwierdziliśmy, że jak faktycznie do tej Polski wrócimy, to konkretnie weźmiemy się za pracę nad tym butikiem. Tak też się stało i powiem Wam szczerze, że spodziewałam się, że będzie nas to trochę pracy kosztowało, natomiast nie spodziewałam się, że aż tyle. To jest to bardzo dużo pracy, natomiast ja absolutnie nie narzekam, bardzo się cieszę z tego, że mam co robić. Powiem Wam szczerze, że długo na to czekałam, aż ten butik otworzymy. Mam teraz zaplanowany dzień od rana do wieczora i to tak konkretnie, ponieważ przez ostatnie dni, czyli tą końcówkę do dzisiejszego otwarcia, naprawdę wstaję bardzo wcześnie rano. No, wracam wieczorami do domu, cały dzień mi naprawdę tak szybko mija, wszystkie dni, ostatnio nawet nie wiem co się dzieje, wszystko mam zaplanowane od rana do wieczora, ale bardzo, bardzo się z tego cieszę, właśnie na to czekałam, jestem bardziej zorganizowana i czuję, że niedługo poczuję się spełniona, to jeszcze nie jest ten moment, zobaczymy jak dzisiaj będzie po ogłoszeniu tego, że otwieramy sklep, natomiast cieszę się, że mam cel w życiu i mam nad czym po prostu spędzać czas. Także super, to jeśli chodzi o moje takie osobiste odczucia. Chcę Wam też powiedzieć o emocjach, jakie mi dzisiaj towarzyszą i przez ostatni czas. Przede wszystkim jest to, tak jak mówię, ekscytacja, zadowolenie, natomiast strasznie dobija mnie. Z drugiej strony, wiecie, tu się bardzo cieszę, a z drugiej strony atakuje mnie stres. A przede wszystkim niepewność, która jest okropna, naprawdę jest okropna. Jest to element, który wcale mi się nie podoba podczas otwierania swojego własnego biznesu, dlatego że ja po prostu nie wiem, czego się spodziewać. Naprawdę razem z Dominikiem siedzimy wieczorami, zastanawiamy się, co może być. No może zdarzyć się wszystko. Totalnie nie wiem, czego się spodziewać. Zobaczymy dzisiaj. No i ta niewiadoma, powiem Wam, że jest naprawdę stresująca, także no nic, zobaczymy co się będzie działo. Teraz może przejdę do najważniejszego tematu, jaki chciałam tutaj poruszyć, czyli sam towar i ubrania, które będziecie mogli u nas zakupić. Jest to bardzo ważny, a właściwie chyba najważniejszy aspekt posiadania butiku. Także zaraz do tego przejdę, jeszcze tylko chciałam Wam wspomnieć, że jak pewnie widzicie, nie jestem wcale w naszym mieszkaniu. Zrobiłam sobie biuro łamane na studio w moim starym pokoju w domu rodzinnym, także zaraz Was też tutaj oprowadzę, pokażę co i jak to wszystko sobie tutaj zorganizowałam, więc będziecie mogli też zobaczyć, jak będzie u nas wyglądało pakowanie paczek i tak dalej, ponieważ chcieliśmy również zadbać o to, żeby paczki, które być może będziecie od nas zamawiać, żeby były ładne, żeby naprawdę Wam się to wszystko podobało, także zaraz Wam tutaj wszystko pokażę, jak to mamy zorganizowane, natomiast przede wszystkim zacznę od opowiadania o towarze, o ubraniach, pokażę Wam je również tutaj, co mamy dostępne na sklepie. Dzisiaj również będziecie mogli to zobaczyć oczywiście na naszej stronie internetowej, do której link podam Wam w opisie, także bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Oczywiście zapraszam Was też na Instagrama, gdzie będziemy dodawać wszystkie nowości, więc będziecie mogli również zobaczyć, jak te ubrania leżą na mnie, ponieważ ja mam w nich robione zdjęcia, ja robiłam sobie sama sesję, także tam możecie zobaczyć, jak te ubrania wyglądają na sylwetce. A więc jeśli chodzi o towar, który będzie dostępny w naszym sklepie, to od razu chcę, żeby to było wszystko jasno powiedziane, żeby to było dla Was transparentne. Jeśli chodzi o ubrania, które mamy w naszym sklepie, są one sprowadzane od producentów, przeróżnych producentów,
akcentów. Zaraz do tego przejdziemy, natomiast chcę odpowiedzieć na pytanie, być może takie ktoś zada, dlaczego nie szyjemy ubrań sami? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta i wydaje mi się, że nie wszyscy dokładnie zdają sobie z tego sprawę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o produkowanie ubrań w Polsce, to po prostu jest to bardzo drogie. Jeśli chciałabym produkować ubrania takie, w których chciałabym chodzić, które nie byłyby dresem lub po prostu koszulką, byłoby to po prostu bardzo drogie, a ubrania docelowo dla Was również byłyby bardzo drogie i nie wiem, czy ktokolwiek na ten moment chciałby je kupować. Dlatego też zdecydowaliśmy się na to, żeby ubrania kupować od producentów, sprowadzać te ubrania i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Być może kiedyś będzie nas stać na to, żeby takie ubrania samemu szyć i produkować, natomiast na ten moment po prostu będziemy sprzedawać ubrania, które również my kupiliśmy. Natomiast jeśli chodzi o to, to też chcę, żeby było to wszystko jasne. Nie są to ubrania sprowadzane nie wiadomo z jakich stron, z AliExpress. My tych ubrań nie zamawiamy, nie wiadomo skąd. Wszystko, co jest dostępne w naszym butiku, ja przymierzałam, dotykałam, widziałam. Absolutnie nie jest to żaden dropshipping i nie sprzedaję Wam rzeczy, których ja nigdy na oczy nie widziałam. Wszystkie ubrania, które są dostępne w naszym butiku, ja mam tutaj za drzwiami. Zaraz Wam je wszystkie pokażę, tak że będziecie mogli zobaczyć. Zresztą tak jak widzicie na stronie internetowej, na zdjęciach, ja te ubrania mam na sobie, więc tak jak mówię, wszystko jest dokładnie sprawdzone, obmacane i przymierzone przeze mnie, także nie jest to nie wiadomo co, tylko po prostu ubrania, w których ja również chcę chodzić, w których będę chodzić. Także to wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze informacje, które chciałam Wam tutaj na początek przekazać. Tak jak mówię, bardzo się już stresuję i chyba trochę bełkoczę, dlatego mam nadzieję, że cokolwiek zrozumiecie, ale teraz przejdę może do pokazywania Wam tutaj mojego studia, biura. Pokażę Wam, jak to wszystko sobie urządziłam tutaj, ponieważ cały pokój jest przearanżowany tak, żeby było nam wygodnie. No i pokażę Wam przede wszystkim ubrania, omówię pokrótce każde z nich, jeśli chodzi o takie dokładne wymiary, składy i tak dalej. Macie to wszystko popisane na stronie, także bardzo serdecznie zapraszam Was tam, jeśli cokolwiek Was zainteresuje. A dodatkową informacją, to jeśli będziecie pytać, kurtka, którą aktualnie mam na sobie, jest również z naszego butiku. Bardzo mi się ona podoba, świetnie wygląda, także jeśli jesteście taką kurtką zainteresowani, chcielibyście taką mieć, to zapraszam na naszą stronę. A teraz przechodzimy do room touru. Gdzie pies był? Proszę się przyznać. Widać dowody zbrodni. Wszystkie. Jak ty wyglądasz? Proszę się przyznać, gdzie pan był? Pyszczek. Wygląda w ten sposób. Łapki? W ten sposób. I gdzie byłeś? No, ja zaraz wszystkim pokażę, jak ty moje rzeczy szanujesz. Wszystko, wszystko dla psa. A pies tylko brudny przychodzi. Mój room tour biura i studia. Zacznę od pokazywania Wam głównego sprawcy tutaj nieporządku w tym miejscu. Zobaczcie, kupiłam sobie taki biały dywanik do zdjęć w Ikei. Kosztował 40 zł, no i niestety został już przejęty przez pana Brudasa. Tak, przez ciebie, o tobie mowa. Właśnie wszyscy zobaczyli, jaki jesteś. Ma całe łapki z ziemi. W ogóle wszystko już jest tutaj brudne. Także chyba muszę zakupić sobie drugi dywanik, no bo jeden jest już po prostu przejęty i nie ma szans na jego odzyskanie, bo ten jest już cały brudny, także no po prostu dramat, ale moja rybka jest taka kochana, no że nie da się złościć. No dobrze, dam ci to, tak, miej swój dywanik, tak. Przechodząc już naprawdę do mojego studia, chociaż to wcale nie był żart, serio kupiłam ten dywanik do zdjęć i jak widzicie, patrzcie jak on już wygląda, no po prostu dramat, natomiast przejdźmy tutaj. Zobaczcie, co sobie tutaj zrobiłam. O, tu mam jakąś brudną ścianę, muszę to zamalować. Tak czy inaczej. A więc mam tutaj zorganizowaną taką ściankę, doklejoną taką sztukaterię. Stwierdziłam, że będzie to bardzo fajnie wyglądało na zdjęciach. Nie chciałam, żeby zdjęcia były robione po prostu na białej ścianie, bo wyglądałoby to po prostu nudno. A tak wygląda to tło o wiele ciekawiej. Dodatkowo postawiłam sobie tutaj jeszcze stolik z West Wing.
Kinga. On jest postawiony pionowo i wygląda jak taki, wiecie, klocek. Także jestem z tego mojego mini studia tutaj naprawdę zadowolona. Bardzo fajnie te zdjęcia wychodzą. A jeśli chodzi o tą sztukaterię, bo może ktoś będzie zainteresowany. Ja kupiłam te listwy w Castoramie. Jedna dwumetrowa listwa kosztowała około 18 zł. Ja tych listew kupiłam 10, no i wyszły takie 4 prostokąty i jeden pasek po środku. Także tyle materiałów potrzebowałam, do tego kupiłam jeszcze klej. No i przede wszystkim poprosiłam dziadka o pomoc, bo sama na pewno nie dałabym rady tego poprzyklejać, poprzycinać, żeby tak ładnie to wyglądało. Także tak to się prezentuje. Jestem naprawdę zadowolona z tego studia. Świetnie to wygląda. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o studio, no to w studio oczywiście nie może zabraknąć sprzętu. Mam tutaj przywiezione wszystkie lampy, statywy, kable, przedłużacze, ładowarki i tak dalej, i tak dalej. Także tak jak widzicie, bardzo dużo kabli teraz nagrywałam, więc zaraz to wszystko tutaj uprzątnę, a pod spodem znajduje się już element naszego biura. Ja się tak śmieję i wydzielam. Natomiast to wszystko znajduje się w jednym pokoju. Mam tu po prostu biurko, jest to takie, wiecie, studio łamane na biuro. Mamy tutaj przygotowane i spakowane kartony, w które będziemy pakować ubrania. Także jeśli jakieś zamówienia, mam nadzieję, że dzisiaj wpadną, to właśnie pójdą w ruch te kartony i w te kartony będziemy pakować wasze zamówienia. Oprócz kartonów zamówienia będą również pakowane w foliopaki, żeby na pewno z kartonem nic się nie stało, żeby się nie uszkodził, nie zamoczył. Oprócz samych kartonów bardzo zależało nam również na szczegółach. Zaliczyliśmy też bardzo duży fail, ale o tym powiem wam we vlogu, niekoniecznie będę chwalić się tym w tym filmiku, natomiast jeśli jesteście ciekawi, co się wydarzyło, to serdecznie zapraszam do vloga, który pojawi się już niedługo na kanale. Tam wam wszystko opowiem. No nie wyszło najlepiej, natomiast każdy popełnia błędy i po prostu musiało się cokolwiek stać złego, także mamy to już za sobą. Jeśli chodzi o dodatki i urozmaicenia paczki, jakie będziemy dawać, to mamy tutaj naklejki z naszym logo. W takiej rolce znajduje się 350 sztuk, mamy parę tych rolek, także naklejek jest dużo, mam nadzieję, że będzie dużo zamówień. Ale to jeszcze nie wszystkie naklejki. Dzisiaj właśnie czekam na paczkę, powinna przyjść kolejna dostawa naklejek, nie takich samych, trochę mniejszych i w innych kolorach, także czekam i już nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o tę paczuszkę, to mamy tutaj coś, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona i uważam, że wyszło to naprawdę świetnie, tak jak chciałam. Mamy tutaj kartki z podziękowaniami za zamówienie, pokażę wam je tylko z tej strony. Tak jak możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej, bardzo nam zależało, żeby wszystko było takie minimalistyczne, eleganckie, klasyczne, a więc również kolorystyka naszego butiku opiera się na trzech kolorach, czyli białym, czarnym i beżowym, także to bardzo mi się podoba, świetnie to wyszło i to również będziemy dorzucać do paczuszek. Tutaj w tym kartonie znajduje się bibułka do pakowania ubrań w paczce. Bardzo nam zależało na tym, żeby paczka wyglądała jak prezent, żeby każdy, kto otrzyma od nas paczkę, poczuł się wyjątkowo i miło. Także bardzo nam zależy na tym, żeby ta paczka po prostu ładnie się prezentowała, więc wszystkie ubrania będziemy pakować w bibułkę. A teraz przejdę już do kwestii, która być może będzie interesować was najbardziej, czyli do ubrań, które mamy dostępne w naszym sklepie. To nie jest jeszcze wszystko, natomiast wszystko, co mogłam powiesić na wieszaku, wszystko jest na pewno dostępne na stronie internetowej, także tam możecie zobaczyć, ale chcę tutaj pokrótce też wam pokazać, co mniej więcej mamy dostępne i jak to wygląda. Ale zacznę może od samego wieszaka, ponieważ ktoś też może być zainteresowany. Jeśli chodzi o wieszak, to jest on naprawdę porządny, mamy dużo tych ubrań tutaj powieszonych, tutaj wisi tylko część i naprawdę dużo ubrań na te wieszaki wieszamy, także wieszak jest z Ikei, kosztował on około 170 zł, z tego co pamiętam. W Ikei są dostępne też inne rodzaje wieszaków, natomiast na pewno nie wytrzymałyby one takiego ciężaru ubrań. Są tańsze, sprawdzałam ich równowagę, no i raczej dobrze by nie było, także zdecydowaliśmy się na ten droższy, ale porządniejszy i faktycznie bardzo dobrze nam
nam się sprawdza, ma on po jednej stronie kółka, więc można tym wieszakiem też jeździć, gdzie się chce, także bardzo fajnie i jesteśmy z niego zadowoleni. A teraz przejdę już do ubrań, a więc na sam początek, jak widzicie, wiszą tutaj trzy sweterki o takim samym kroju w trzech różnych kolorach. Moim faworytem jest chyba różowy. Jest to taki delikatny, przyjemny materiał. Sweterki mają dosyć duży dekolt, będą fajnie wyglądały takie zarzucone na ramiona. Można też do tego założyć top albo jakąś braletkę, to też będzie bardzo fajnie wyglądało. Kolejnym produktem jest sweterek, który jest chyba moim faworytem. Jest naprawdę przepiękny. Jest on grubszy niż te, które pokazywałam Wam przed chwilą. Ma on taki grubszy, mięsisty materiał. Jest cały, jak widzicie, w takich warkoczach. Ma on tutaj takie falbanki i brązowe trzy guziczki. Naprawdę świetnie wygląda i bardzo, bardzo mi się ten sweter podoba. Kolejnymi produktami są takie kurteczki misie. Mamy je w dwóch kolorach. Pierwszy to biały, drugi beżowy. I będą fajnie wyglądać na jesień czy na zimę. Pamiętam, że kiedyś miałam już taką kurteczkę i dostawałam o nią bardzo dużo pytań. Także jak widzicie, jest teraz ona dostępna w moim butiku, także możecie tam zerknąć. Kolejnymi rzeczami są dwie kurtki jeansowe. Kurtki jeansowe w szafie to jest totalny must have, także koniecznie każdy musi mieć przynajmniej jedną w swojej szafie, natomiast krojów kurtek jest bardzo dużo. Tutaj mamy jedną taką jeansową kurteczkę ze sznurkiem, jest ona krótsza, natomiast druga kurtka też jest świetna, dlatego że oprócz tego, że jest taką, wiecie, jeansową kataną, to ma ona tutaj elementy białej bluzy i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Tak prezentuje się rękaw, natomiast tył tej kurtki to totalny sztos. Jak widzicie, jest ona tutaj rozpinana na guziki i tu też jest element białej bluzy. Bardzo fajnie ta kurtka wygląda, wyróżnia się. Ja lubię takie nieoczywiste rzeczy, także kurtka też super. Teraz przejdę do produktów, z których jestem mega, mega zadowolona, a o włosy byśmy ich w naszym butiku nie mieli. Jeśli chodzi o kolory, bo już widzę, że jest po prostu dramat w kamerze. Bardzo zachęcam Was, albo nawet tutaj wstawię Wam zdjęcia, ponieważ kamera zdecydowanie nie oddaje tego, jak te kolory wyglądają na żywo. Natomiast jeśli chodzi o dresiki, to są one jednym z moich ulubionych produktów z całego naszego asortymentu, a więc sprawa wygląda tak, że dresy są szyte w Polsce i są one od polskiego producenta, więc to już bardzo duży plus. Mają przepiękne kolory i przepiękne kroje, które wstawiam tutaj te zdjęcia, żebyście mogli tutaj też zobaczyć, jak wygląda krój tych dresów. Naprawdę świetnie leżą, mają one tutaj taką troszeczkę krótszą bluzę ze ściągaczem. Pod spodem mam tutaj powieszone spodnie, które również są na gumkę w pasie. Nogawki na końcu też są, o, to są nogawki na samym końcu, także tam też są ściągacze. Znaleźli je Konrad z Dominikiem, bardzo im się spodobały i chcieli, żebyśmy je wzięli do naszego butiku. Ja nie byłam na początku przekonana, natomiast ostatecznie wzięliśmy je, no i absolutnie nie żałuję, wręcz jestem im bardzo wdzięczna, że postawili na swoim i ostatecznie te dresy wzięliśmy. Jak je ubrałam w domu na spokojnie, no to jestem zachwycona, jak one wyglądają. Także naprawdę dresy to jest jeden z najlepszych produktów, jakie aktualnie w naszym sklepie posiadamy. Kolejną rzeczą są dwie kamizelki, które tutaj widzę w kamerze, no po prostu wyglądają beznadziejnie, także naprawdę kolory, które widzicie, to dzielcie sobie na pół i sprawdźcie, jak to wygląda na stronie internetowej, bo naprawdę wygląda to tutaj po prostu źle. Kamizelki, które są teraz mega modne, krótsze kamizelki w kolorze brązowym oraz beżowym, który tutaj wygląda na jakiś nieokreślony, nawet wpadający w zieleń. Absolutnie w zieleń nie wpada, jest to beżowy kolor z suwakiem. Kamizelki mają tutaj taki wysoki kołnierz, tutaj jest również schowany kaptur, który można wyciągnąć. Naprawdę świetna sprawa, mają bardzo fajny materiał, będą cieplutkie. Przed ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam tutaj pokazać, ponieważ tak jak mówię, nie są to wszystkie produkty, które na sklepie mamy, jest kurtka, która świetnie sprawdzi się na zimę. Tę kurtkę również znalazł, powiem Wam, Konrad.
I popatrzyliśmy na nią i stwierdziliśmy, że bierzemy. Jest to kurtka z takiej ekoskórki w przepięknym brązowym kolorze. Jest ona troszkę krótsza, ma tutaj też po całej długości na tył takie ściągacze, które można sobie tutaj zaciągnąć. Wtedy kurtka bardzo fajnie się układa. Ma bardzo przyjemny materiał tej ekoskórki, taki mięciutki. Jest na suwak, tak się prezentuje z tyłu i jest naprawdę przepiękna. No i ostatnią rzeczą jest kurteczka, w której mogliście mnie przed chwilą zobaczyć, jak tam do Was mówiłam i starałam się spleść wszystko w kupę, jeśli chodzi o moje myśli. Jest to taka kurtka łamana na koszulę, możecie ją nosić jak chcecie, ponieważ nie ma ona podszewki, także jak założycie pod spód bluzę czy coś cieplejszego, jakiś golfik, to może jak najbardziej służyć za kurtkę albo za taką po prostu koszulę, którą narzucicie na jakąś koszulkę czy top, także będzie bardzo fajnie wyglądała, ma ona przepiękne kolory, jest w takich kolorach różu, brązu, bieli, czerni, także bardzo fajnie to wszystko wygląda, ma bardzo przyjemny materiał i też jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona, także tak prezentuje się część produktów. No i powiem Wam, że jestem dumna i bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko dzisiaj pójdzie. No także co mam więcej powiedzieć? Bardzo, bardzo się cieszę, ekscytuję, no i trochę jestem zestresowana przed tym, co się dzisiaj będzie działo. Także to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Temat naszego butiku będzie się pewnie przewijał teraz na vlogach, na naszych Instagramach i tak dalej. Koniecznie dajcie znać, co myślicie. Ja teraz siadam do montażu tego filmiku. No i zobaczymy, co to dzisiaj będzie się działo. Będzie co będzie, jestem dobrej myśli, natomiast ten stres jednak jest. Także do zobaczenia w następnym filmiku, we vlogu i trzymajcie się.